Stworzyliśmy na parku trampolin najdłuższy tor przeszkód, który będą musieli się pokonać nasi uczestnicy. W wyścigu bierze udział Agata, Wojtek, Eryk, Jagieł oraz ja. Każdy pokona tor przeszkód jeden raz, a dwa najlepsze czasy zmierzą się w dogrywce, która wyłoni najszybszego zawodnika w dzisiejszym odcinku. Zanim przejdziemy dalej, to zachęcam do zostawienia lajka oraz zasubskrybowania kanału, to na pewno da nam motywację, by organizować dla was więcej takich dużych materiałów jak te, które nagraliśmy spędzając noc w parku trampolin. Tyle, lecimy. Pierwszym zawodnikiem jest Agata. Trzy słowa. Trochę się zestresowałam. Start. Poszła. O kurde. Ej, ja na to nie skoczę. Jezu! Ogień, Aga! Kurde, mam matko mówić, ja z tego nawet wyjść nie umiem. Tak więc witam w moim studiu najmniejszego zawodnika dzisiejszego tutaj przedsięwzięcia. Mam do ciebie kilka pytań, ale na samym starcie to chciałem, żebyś powiedziała, jak się nazywasz, ile masz lat i jakie masz hobby. Nazywam się Agata, mam 20 lat i co tam było jeszcze? Jakie masz hobby? O kurde, to grube pytanie. Nie masz hobby. Nie. No dobrze. Czy byłaś kiedyś wcześniej na parku trampolin? Nie. Nigdy? Nigdy. Niesamowite. Pytam się ciebie, czy lubisz sport? Lubię. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Jakie jest twoje marzenie? O Jezu, chciałabym zwiedzić cały świat. Serio. Od Las Vegas po Krym. Tak. Bardzo fajnie. Kolejne pytanie, jakie mam do ciebie, to jak myślisz, komu najlepiej pójdzie na tym właśnie torze przeszkód? Wojtkowi albo Erykowi. Tak? Mateusza wykluczasz, on jest łamagą. Nie, on nie. No. No, rozumiem, dobrze. Też tak uważam. Ostatnie pytanie. Chcesz wygrać? Nie. Okej, okay. To była najlepsza odpowiedź tego wywiadu. Ja pierniczę, już mnie zeszło. Gdzie to było? W lewo, prawo. Jezu, ja już nie mam siły. Witam cię, Wojciechu, bardzo serdecznie w moim studiu. Dzień dobry, witam Filipie, dziękuję za zaproszenie tutaj do studia, witam tutaj słuchaczy. Czy byłeś kiedyś na parku trampolin? Tak, już zdarzyło mi się tutaj, nawet tutaj być, w Bielsku Białej zdarzyło mi się tutaj być parę razy, ale myślę, że na pewno nie więcej niż 5. No. A lubisz? Lubię, bardzo, bardzo fajna sprawa to jest. Ja mam takie do ciebie pytanie, jakie jest twoje życiowe marzenie? Zarobić tyle pieniędzy do 40 roku życia, żebym już nie musiał pracować do końca życia. Bardzo fajne marzenie, bardzo mi się podoba. Jakie miejsce na ziemi chciałbyś odwiedzić? Chciałbym odwiedzić jakiś kraj, jeden, tak? Mam wymienić? Jakiekolwiek miejsce. No na pewno bym chciał być w Afryce, RPA, myślę, że bym chciał odwiedzić jakąś Tajlandię w Azji, to jest fajna sprawa. A Stany Zjednoczone? O, Stany Zjednoczone, zapomniałem, tak. Jeszcze Los Angeles? Tak, no ale... Jak myślisz, komu najlepiej pójdzie na torze przeszkód? Myślę, że wierzę w swoją kobietę. Wierzę w swoją kobietę, wydaje mi się, że jej najlepiej pójdzie. Tutaj nie ważna jest prędkość, a właśnie zwinność. Ona jest taka kompaktowa, że tak powiem, taka malutka. I ona wydaje mi się, że pod tymi barierkami tutaj nasz może cyknąć. Obstawiłbym jeszcze Mateusza, ale znowu on jest za długi i może mieć problem tutaj z mobilnością. Jaki fragment toru twoim zdaniem jest najtrudniejszy? Najtrudniejszy, według mnie, na którym się najbardziej będzie weryfikował, to jest lina i przeskok przez tego kozła takiego, przez tą ściankę. Lecimy dalej. Do widzenia. Trzymaj się. Dobrze, a więc drugim zawodnikiem jest Wojtek. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start! Bardzo dobry czas, przyznam szczerze. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tu mam do ciebie kilka pytań. Tam jest kamera, tu jest mikrofon, a tu jest najlepszy prowadzący i uczestnik, który moim zdaniem wygra. Jak się nazywasz, ile masz lat i jakie masz hobby? Rybka Eryk, 22, 21 lat. Moje hobby to
Piłka nożna. Czy byłeś kiedyś na parku trampolin przed tym dzisiejszym wydarzeniem? Nie, nigdy nie byłem tutaj na parku trampolin, ani na żadnym innym. O, no to niesamowite. Dobrze, w takim razie spytam się jeszcze ciebie, jakie jest twoje marzenie? Moje marzenie to mieć dużo pieniędzy. Dobrze. Okej. Okay. Jakie miejsce na ziemi chciałbyś odwiedzić? Afryka. Tunezja. A Stany Zjednoczone na przykład? Bo to jest taka najczęstsza, najbardziej typowa odpowiedź, myślę. Nie, to bardziej Dubaj. O, no też fajnie, ja nigdy nie byłem, a fajnie też by było być. Najlepszy sposób na pokonanie najszybciej toru tego tutaj, który mamy, to? Kracanie drogi oraz szybkie prześlizgiwanie się pod barierką. W takim razie mam jeszcze do ciebie pytanie, jak myślisz, komu najlepiej pójdzie na tym torze przeszkód? Myślę, że mi. No to bardzo narcystyczna odpowiedź, ale bardzo mi się podoba. Czyli rozumiem, że na pytanie, czy chcesz wygrać, odpowiesz tak. Tak. No to świetnie, dziękuję ci, oczywiście życzę powodzenia. Widzimy się na torze. Trzeci uczestnik, czyli oczywiście Rybka. Lecimy z koksem. 3, 2, 1, 0, start! Uuu, tu jakaś taktyka. Ładnie, ale to będzie miał problem, kolega, chyba wyjść z tej gąbek. Nie podawaj się, ogień! Ogień. No dobrze, uwaga, to jest lepszy czas niż twój, bo 44-45. Witam bardzo serdecznie w moim studiu. Nie mam nazwy tego studia, to nie ma znaczenia. Jest ze mną Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo pięknie i bardzo gorąco. Mam do ciebie kilka pytań, ponieważ właśnie przechodzimy do najważniejszej tutaj, prawda, no, rozgrywki, czyli oczywiście tor przeszkód, na którym musimy się dzisiaj zmierzyć. Mam do ciebie pytanie, czy byłeś kiedyś na parku trampolin? Nie. Dziękujemy. Lubisz sport? Bardzo lubię uprawiać sport. Pamiętajcie, sport to zdrowie. To prawda. Jakie jest twoje marzenie? Moje? Chłopie skoczyć ze spadochronu. A czemu ta akurat to? Bo jest realne. A niektórzy marzą o tym, żeby mieć dom i trójkę dzieci. No jeszcze na to przyjdzie czas. No dobrze. Dobrze, no to w takim razie kolejne pytanie, jakie do ciebie tutaj przygotowałem, to jak myślisz, komu najlepiej pójdzie na torze przeszkód? No oczywiście, że mi. Ja mam nogi jak antylopa, jak zaciągnę chłopie przez tor przeszkód, to nie ma szans dla mnie. Chcesz wygrać? No oczywiście. Dobrze, to tyle chciałem od ciebie wiedzieć. Życzę powodzenia. Dzień. A. Czwarty zawodnik, czyli Jagieł. 3, 2, 1, 0. Start. Żyjesz? Chłopie, ja to chciałem przeciąć. Ale wywinął orła, jaj. Czyli co, poddajesz się? A co mam zrobić? No, możesz 20, podejść jeszcze raz. 20 sekund do tyłu jestem. Wyrażam zgodę na podjęcie drugiej próby. Ej, a wiecie, co było najlepsze? Mateusz chwilę temu mówi, nie no, ja na pewno tutaj wyrżnę. No, no to prawda. Ja chciałem zrobić taki czas, że ja chciałem stąd tu lecieć, nie? Ale żebym się zachwiał i poleciałem w drugą stronę. Pod okiem. Chłopie, ja nie, tu. Ty kurde, tu. Już cięte masz. Chłopie, ja szedłem jak przecinak tu. Nie, kurde. Chłopie, serio? No. Daj się im podgląd jakiś. Tu masz. Ale nie, bo ja chciałem stąd, chłopie, tylko tu się zachwiałem. Chciałem tam lecieć od razu, nie? Tu, no chciałem. Dobra, tu lecieć, nie? A, tak, chciał, kurde. Dobra. Ale powtarzasz? Nie, no już nie ma sensu, bo... No, ale to powtórz na nowo, nie od nowa zrobimy. Chłopie, jeszcze tu powiedziałem przed nagraniem, że tu wyrżnę, nie? No to dawaj teraz jeszcze raz. Wiedziałem, że tu zachwieję. Druga próba Mateusza, wydaje mi się, że teraz pójdzie mu lepiej. 3, 2, 1, 0, start. Chłopie, rdole. Ogień! Szybciej, szybciej! O Jezu! Chłopie. Wstawaj, szybko! Wstawaj! Spaj, mi się łapie to nawinęło. Ja już leciałem w ten próg, ja już mówię nie, dość. Wstawaj. Nie, bo już widziałem, że jestem w tym prógu. Wstawaj. Ja myślałem, że się zawinę o tym w zup, ale nie zużyłem. Nie poddawaj się. Co, nie przyznawaj się? Jesteś czy skoczek? Dobrze, no to trudno. Dyskwalifikacja. Czy już każdy przebiegł poza mną? Tak. Czyli wy macie najlepsze czasy póki co. Widzowie, jak będę biegł drugi raz, tędy, między siatką, ciach, będzie to klucz do sukcesu. A teraz idziemy nagrywać Filipa, 100 koła lajków i
i robię salto na tym kółku. Moi drodzy, ostatni uczestnik, Filip Szybka. Filipie, kilka słów przed wyścigiem, prawda? Bardzo się boję. Jest, dobra, jest, dobra, jest dobra. Dobra, jest. Filipie, uwaga, czas, start! Ciężko, Filip? Jest masakra. Jest masakra. 49,54. Jest kondycja ciężka. Co powiesz na ten challenge? Grubie? Mega ciężki, szczególnie jak macie kondycję jak ja. To nie, to nie są to łatwe warunki. Jest trzeci odcinek, proszę państwa. Zostawcie łapkę w górze, bo Filip naprawdę ciężko pracuje. Jest trzecia w nocy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Druga 47, naprawdę jest późno, a my tu pełną parą. Nie wiem, czy ty, Eryku, wiesz. Ale macie dogrywkę. Ale macie dogrywkę. Dogrywka pierwsza. 3, 2, 1, 0, start! O, pięknie poszedł teraz. Oj, tu już stracone sekundy, cenne, cenne. Ale idzie, nie poddaje się. Idź, nie bój się, przekąt, przekąt! Jogi, gaz! Jest ciężko. Nie wiem, to są już ostatki moich sił. Nie da, naprawdę, nie da. Już się nie da. Koniec. Lepszy czas niż był. Ciężko? Finał, finał. Ale rybka, uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Osaka! Chłopie, tu dojdzie do tragedii jakiejś. Ojej. Cenne sekundy, tu już się ciężko wychodzi, co? Idź, gaz, 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 gaz! Przekąt, nie! Pójdzie, idzie, idzie! Uważaj zakręt, uważaj zakręt! Jezus! Gaz, gaz, gaz! Gaz, gaz! Przeskok! Gaz, 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 gaz! Jest! Gaz, 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 gaz. Dobrze, a więc uwaga, niczym w boksie ogłoszę tutaj z wygranego z, no, niewielką przewagą, ponieważ chyba dwóch sekund, To dużo, to dużo. No, ale nie, jak na ten tor. Dobrze, wygrywa, uwaga, pan Rybka! No, gratulacje! Jak myślałem, że ty wygrasz, nie? Gratulacje, nie, ja widziałem, że tam... Nie, no. Myślałem, że ty wygrałeś bez skitu, nie? Ten przebyt wam dał. Bo ja na tej siatce dużo straciłem. Już wam mówię, jaki czas. Wojtek za drugi raz miał 42,39, ty miałeś 40,97. Ale dwie sekundy to jest dużo. No to niecałe dwie, bo dużo. Tak, półtorej sekundy. Na tej siatce z dwie sekundy straciłem, bo się nie umiałem przez nią przeciść. No dobrze, no więc to by było na tyle. A ja tylko chcę dodać, że gdyby nie Belka, to bym wygrał. Na pewno, na pewno. Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnych filmach. Pozdro, elo!